Witam Państwa. Mam w ręku książkę Matka Boża Łaskawa, a Cud nad Wisłą. Kolejne wydanie mojej książki Matka Boża Łaskawa, Cud nad Wisłą. Książki, która otrzymała Nagrodę Historyków Polskich, która mówi o tym, jak Matka Boża Łaskawa w 1920 roku uratowała Polskę, uratowała Warszawę przed inwazją bolszewików. Mamy w tym roku 100. rocznicę Cudu nad Wisłą, czyli rocznicę dwukrotnego, publicznego zjawienia się Bogu Rodzicy bolszewikom. Cud był na skalę światową, jeden, jedyny, niepowtarzalny, w żadnym państwie się podobna sytuacja nie zdarzyła, żeby Bogu Rodzica pokazała się dwukrotnie, publicznie. Była widziana przez setki bolszewików. Proszę Państwa, Matka Boża Łaskawa wsławiła się nie tylko tym nieprawdopodobnym cudem publicznego zjawienia się bolszewikom dwukrotnego 14 i 15 sierpnia 1920 roku w ulicy Radzymińskiej i Osowie, ale wielkim cudem, który ją wsławił i spowodował, że została obrana patronką Warszawy, było uratowanie miasta stołecznego przed epidemią cholery. Proszę Państwa, dawniej niepotrzebne były maseczki. W każdym domu był obrazek Matki Bożej Łaskawej, nie tylko w Warszawie, w Wilnie, w Krakowie, ponieważ te miasta również doświadczyły tej łaski, że kiedy były publiczne modlitwy, procesje publiczne, zarazy, chorób, na które nie było żadnego lekarstwa, wygasały. Także mogę tylko polecić Państwu lekturę książki, bo tam te historie są dokładnie opisane. Matka Boża potrafi uchronić nie jedną osobę, tylko całe miasta od epidemii. Jeżeli my ją wzywamy na pomoc, zawsze odpowiada i mamy pewność, że nas ocali bardziej skutecznie niż maseczki. Biskup Zawitkowski powiedział, że późno, ale nie za późno na dziękczynienie Matce Bożej za cud nad Wisłą, za dwukrotne zjawienie publiczne się bolszewikom. Dzięki księdzu biskupowi Romualdowi Kamińskiemu, biskupowi diecezji warszawsko-praskiej, w tym roku, w 100. rocznicę cudu nad Wisłą, zostanie odsłonięty pomnik Matki Bożej Łaskawej w sanktuarium Jana Pawła II na trasie między Białymstokiem a Radzyminem. Figura Matki Bożej na terenie sanktuarium świętego Jana Pawła II jest wotum wdzięczności diecezji warszawsko-praskiej za uratowanie Warszawy, Polski i Europy przed inwazją bolszewików.